ale niech pan zejdzie tylko z drogi rowerowej, dobrze? Nie. Teraz już pani chyba nie przejedzie. Ojoj. Dziękujemy, zawsze chciałem to spotkać. Spoko. Ojeju, co pani zrobiła? Pana, czemu pan rusza ten rower? Ja ruszam rower? Tak, a dlaczego pan go przystawił? A nie można? A pani dlaczego go przystawia? Ale uderzyła pani w czyjś rower. To jest mój rower, proszę pani. I dobrze. Zabrałem. Bardzo pana proszę, tutaj nie ma innego wyjazdu. Muszę stąd wyjechać. A jak pani tu wjechała? Proszę pana, naprawdę proszę mnie wypuścić i nie robić problemu. Jak pani tu wjechała, pytam. Jak musiałam pani tutaj wjechać, zabrać rzeczy. Sobie. Co to znaczy musiałam tutaj wjechać? Proszę pana, proszę mnie nie przewidywać. Ale co? Nie wypuścić. Nie można tu jeździć, rozumie pani to? Proszę pana, nie można tylko wtedy, kiedy nie można się dostać. Można tutaj wjeżdżać samochodem? Musiałam tutaj wjechać. Dlaczego pani musiała tutaj wjechać? Proszę pana, jest pan na drodze publicznej. Proszę wejść. Jestem na drodze publicznej i mogę tu stać. Policję dzwonię ale teraz, proszę zadzwonić, proszę tylko niech pan zejdzie. Dlaczego? Dlatego stoję na chodniku. Wyjechać. To jest chodnik, mogę tu stać, prawda? To niech pan zabierze rower. Dlaczego mam zabrać rower? Dlatego, że pana odebrali. Może pani nie ruszać tego roweru? Ale dlaczego? Ja nie wiem, czy to jest rower. To jest mój rower, mam od niego klucz. Przewróciła pani ten rower. Proszę pana, niech się pan o co mnie pani prosi? Żeby pan zszedł. Nie, proszę nie jechać. Czekamy na policję. Potrąciła mnie pani. Dzień dobry, bardzo proszę o interwencję na ulicy Sobieskiego 102A. Pani jeździ BMW na chodniku z dala od krawędzi jezdni i najeżdża na mnie jako pieszego. To jest za budową tutaj linii tramwajowej. Dlaczego pan blokuje tej kobiecie wyjazd? Dlaczego pan blokuje? Warszawa, proszę pana, Mokotów. Proszę pana, to tutaj jest człowiek, który się awanturuje i bije mnie. Jezus Maria, proszę się odsunąć ode mnie. To jest jakiś pięty pacjent. Kurwa, jakiś pisior pierdolony. BMW, Wanda Urszula, 8319, Hanna. Panowie, popuśćcie mi tego pana. Czarny. To niech pani zahamuje ten samochód, jak pani z niego wysiadła, dobra? Proszę pana, proszę. Nie, bo ten samochód jedzie na mnie, a pani z niego wysiadła. Nie jedzie na pana, proszę. No, pana. Widziałem to. Proszę pana, mam tutaj świadków, co pan ja robi? Ja dzwonię na policję, proszę pani. Ale ja rozumiem, że niech pan pomoże mi tego człowieka usunąć. Co się stało? W sensie, ta kobieta wyjechać nie może, no. Rzeczy, ponieważ nie mogłam ich nieść. Dobra, no, pan policja przyjedzie. No
Nie, teraz akurat jedzie drogą rowerową, ponieważ na chodniku ja stałem. Pana, stoi, proszę powiedzieć, że stoję przy aptece. Ta pani stoi przy aptece, proszę pana, tu jest. Proszę mi dać rozmawiać, Wojciech Galeński. Rozkopane kobieta po leki przyjechała. Ten pan jest awanturny, szarpie się tutaj. Są świadkowie, dajcie spokój. Ja się spieszę niepomagalnym. Tak. Znaczy, no wziąłeś tego człowieka za fraki. Odstawię. Dziękuję. To bardzo proszę szybko, bo mnie tu pobiją zaraz ludzie. Ja tutaj nie stałem. Skąd pani wie, że jestem rowerzystą? Ja jestem pieszym, proszę pani. Pan mnie zablokował. To niech pan zejdzie. Pani tu nie stała, faktycznie. Pani tu leciała. A tu można wjeżdżać? Proszę pana, nie można wjeżdżać. Pan tutaj z małym dzieckiem idzie z wózku. A może pan... Ale nie można tu wjeżdżać, nawet jak się ma rzeczy do zabrania. Nie, ponieważ pani ucieknie. Ja chcę, żeby pani dostała mandat od policji. Pani nie dyskutuje. To jest człowiek, który nie pracuje. Żyje z opieki społecznej i ma od cholery czasu. Dokładnie. Na takie właśnie. Ale niech pan zejdzie tylko z drogi rowerowej, dobrze? Nie. Jak pani doprowadzi do kolizji z pieszym, to będzie pani dużo płacić za to. Najechała pani na mnie. Potrąciła mnie pani czwarty raz i jeszcze wpadła pani na rower. Obije sobie pani drzwi o mój rower. Proszę, niech mi pan zejdzie z drogi. Nie zejdę pani z drogi dla rowerów. Czekam na policję. Dobrze, to ja będę jako świadek, że ten człowiek był agresywny. Dokładnie. A wie pani, że składanie fałszywych zeznań jest karalne do 8 lat pozbawienia wolności? Do 25. Nie, do 8. Nagrywa mnie pan bez mojej zgody. Pani jest po której stronie? Dobra. Dzięki. Dobrze, bardzo dobrze. Stanąłem pani na drodze dla rowerów. W razie co, niech policja do mnie tak. Pani jedzie rowerem? Nie, widzi pani, żebym jechał rowerem? Nie, bo tam rower, ale musiał tam rower stoi. Tak, bo pani go najechała. Ja zgadzam się z panem w 100%, bo tutaj, by to mieszkało, to samochody jeżdżą. Dokładnie. Tutaj nikt, pani nie jedzie, podjechałam do... Nikt tu nie jedzie. Rzeczy, ponieważ nie mogę ich przenieść, bo tutaj widzi pani, są... Ale proszę panią, mamy taką sytuację, tu jeżdżą kobiety z dziećmi, psy biegają wolno, ale a wy jak, tu jeździcie ja samochodem, tutaj, tu nie proszę wolno. Proszę pani, ja jechałam bardzo, bardzo powolutku, ostrożnie i delikatnie. Czekałam na wszystkich... Ale nie może pani, pani wjechała w tego pana. Ja pani sześć razy. Przecież ten pan stanął mi na drodze. No tak, ale pani w niego wjechała, przecież pani na policję. A ja w niego wjechałam? Niech pani zadzwoni na policję. Dobrze, i niech pani rozstrzygnie. Proszę pani, ja tu jestem od 15 minut. Jak wyszłam z apteki, to rower stał po tamtej stronie. Ten pan podszedł do tej pani, że mu rower uszkodziła. Podczas kiedy byłam, ja stałam pod apteką. No. Ten pan nie to jest, pani mi przewróciła pan, rower samochodem. No nie, nie przewróciłam panu, postawił mi pan... Nie! Stawił go pan przed mną. A czy wie pani, co to jest? To? Nie wiem. To jest pan. Kamera. Ja to mam nagrane, wszystko. Ale wie pan, że ja się nie zgodziłam. Ale ja się nie zgodziłem, żeby mi pani przejechała mój rower. Może mnie pan nagrywać, wbrew mojej wolności. Mogę panią nagrywać, no, tak. Bo jesteśmy na drodze publicznej, co sama pani przyznała. Może sobie pan zapisać mój numer telefonu. Po co? Co, będę panią nękał? Nie, tylko tak mówię, bo to jest sytuacja... Nie, no ja już zadzwoniłem na policję. Ja też, ale nie zawsze mam czas nagrywać. A doliska ciężarówka przyjeżdża tutaj, nie? Doliska przyjeżdża ciężarówka tutaj. To jest inna sprawa, bo to są... Nie, no to jest inna, bo to są dostawcy... Tak no i co z tego? Nie, to a to woli pani, żeby jechał taką ciężarówką doliska niż takim BMW, które ma wszędzie czujniki wszystkiego? Dostawca. A dostawca może? No a jak inaczej? Dostawca ma...
Czyli pani nie jest po mojej stronie. Znaczy, proszę pani, powiem pani tak. Tacy dostawcy, jak od tego Liska, takimi ciężarówkami, zabijają kilkanaście osób rocznie. Uwaga, uwaga, dokończę. Na chodnikach. Wie pani, co to jest chodnik? Aparat, już nie jest. No, dziękuję. No nie o to chodzi. Czyli o co chodzi? To o co pani chodziło, że co? Że cwaniaczka jeździ tutaj, tak? Nie, nie. O to, że widziałam, jak pana wjechała. Nie o to. A jakby pani widziała, że tym Liskiem, to jest naprawdę ciężarówka. To jest dostawczy samochód. A jak ja bym przyjechał busem? Żeby na przykład ta pani nie zabiła tej pani, która nie zdąży uciec spod ciężarówki, bo chodzi o kulach. A, idzie pani. Więc ta ciężarówka nie ma prawa tu wjechać. Mają problem, owszem, niech se załatwią na przykład dobry paleciak, który tu przejedzie. No właśnie. Czyli jednak się zgadzamy. Dobrze. Miejsce tu zaparkuje. O, i tu sobie zaczekamy elegancko na policję. Światło pani nie zgasiła. Może nie odpalić. O, w bagażniku jest wyłącznik. Pani się oddala? No nie, no poszła pani sobie. No i co teraz mam zrobić? Dzień dobry, Wojciech Galeński. Ja dzwoniłem w sprawie samochodu na chodniku przy Sobieskiego 102A. Chciałem odwołać po... Warszawa, tak. Chciałem odwołać, ponieważ pani zostawiła ten samochód i poszła pieszo. Uciekła. Znaczy oddaliła się. Samochód dalej tu stoi, a pani poszła. Jasne, wiem. Nie, no ja mam nagranie, także jak będzie mi się chciało, to wyślę na policję. Dobrze. Wojciech Galeński. Dziękuję, do widzenia. Pani poszła na przystanek autobusowy. Będzie pani autobusem jechać. Ojej, zablokował. Przepraszam. Zablokował pan całkowicie chodnik tym samochodem. Może pan stąd odjechać? Blokuje pan chodnik pieszym. Tam nie ma przejścia przez pana. Proszę pana,
jak ja mam tu przejść? No pan mi to powie. Jak ja mam przejść? No jak ja, którędy mam przejść? Tu mam się przeciskać? A jak w okulach będę szedł? No może pan stąd odjechać tym samochodem? Chodzą ludzie naprawdę o kulach. Boże. No to co, nie jedzie? Czeka na tą policję? Ja odwołałem policję. Ja mam taką propozycję, halo, żeby pani se stąd wyjechała, bo ja już chcę do domu jechać, wie pani? Niech pani se jedzie ostrożniutko, ja panią wypuszczę, dobra? O! Teraz jacyś piesi tu idą. Chodziło. Ostrożniutko. Zobaczymy, jak pani powolutku jedzie. Powolutku i ostrożnie. Ale ja chcę przejechać. A tu nie można tu jeździć. A jak? No nie ma. Nigdzie w Warszawie nie ma. Zaraz. On po leki jechał? Po leki, wrócił. No dokładnie. Przecież ja się z nim spotkałam. Coś pani była w aptece również. No to pani umie chodzić? Chciałem, że pani nie umie. A czyli on panią przywiózł z lekami? On szuka leków. Proszę pana, pan jest taki tutaj. Jaki jest pan tutaj? Pan się ciągle stawia. Ciągle no zostawia auta. Skoro nie, pierwszy wjechał, raz to robię. To musi... Przecież znam pana, przecież a znam pana, przecież... No, to no nie wiem, no tak sobie, pan no. Pan się tak w łeb kiedyś no, dostał od człowieka. Dokładnie, raz, tak? No. No, pamięta pan, nie? Jeżeli będzie wizerunek gdzieś nas, to co? To od razu będzie na pana skarżyć. Dobrze. Przestań się błaźnić, k***a, tylko ja się jedź, k***a, błaźni. Jedź, jedź stąd. Ale ja nie chcę stąd jeść. Proszę mnie zostawić, bo ci zaraz przypolę. Proszę mnie zostawić. Już kurde. No proszę mnie zostawić. Co pan robi? Kurwa, jedź. Co pan robi? Gówno robi. Spierdaj, rozumiesz? Weź uspokoj się, do kurwa, cholery. Kurwa, pracą albo czymś się zajmie.